drodzy współbracia w zakonnym i kapłańskim powołaniu, bracia i siostry w Chrystusie Panu. 31. niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego gromadzimy się tu w amerykańskiej Częstochowie, miejscu szczególnym na mapie Stanów Zjednoczonych, z tej racji, że od ponad 60 lat Maryja w znaku jasnogórskiego wizerunku jest tutaj obecna. To miejsce powstało nie tylko dzięki gorliwości naszych ojców, ale powstało także dzięki waszej gorliwości, was tu dziś obecnych i tych, którzy dzisiaj w sposób wyjątkowy są obecni w naszej pamięci, a których doczesne szczątki spoczywają na tutejszym cmentarzu. W tej wspólnocie wiary, wierząc także w tajemnicę świętych obcowania, pragniemy wspólnie przyjąć to słowo, które Bóg dzisiaj do nas mówi. A jest to słowo, które stawia przed nami temat bardzo bliski. Spotkanie Boga i człowieka. I tą tajemnicę spotkania Boga i człowieka możemy odnieść tak do naszego życia, jak i do życia naszych bliskich, spoczywających czy na tym cmentarzu, czy na wielu cmentarzach naszej ojczyzny, czy w innych częściach świata. Bóg i człowiek spotykają się razem. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian pisał: jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Pielgrzym to ten, który wyruszył w drogę i jego życie składa się z kolejnych etapów tej wyjątkowej drogi. Pielgrzym ma do pokonania kolejny etap, kolejny próg, za którym nie wie, co go czeka. Wie jednak, do jakiego końcowego celu zmierza. Wie, że tym końcowym etapem naszego życia jest niebo, jest Bóg, jest osiągnięcie szczęścia wiecznego. Tak było w życiu naszych bliskich zmarłych, których pamięć przywołujemy. Tak było również w życiu bohatera dzisiejszej Ewangelii, Zacheusza, nasi bliscy. Niezależnie od tego, czy żyli lat 50, 70, czy nawet więcej, pokonywali kolejne etapy swojego życia po to, aby ujrzeć Boga, po to, aby dojść do Boga. To samo było w życiu Zacheusza. Ewangelista mówi krótko o nim. Był to celnik, ale nie byle jaki. Zwierzchnik celników, a więc człowiek bardzo wysoko postawiony w ówczesnej hierarchii społecznej. Nie dość tego, był człowiekiem bardzo bogatym. Nie wiemy, skąd to jego bogactwo pochodziło. Możemy przypuszczać, że pewnie nie zawsze w sposób właściwy dorobił się takiego majątku. I ten człowiek, piastujący tak wysokie stanowisko, człowiek bardzo bogaty, potrzebuje w swoim życiu
czegoś więcej. Wiedziony może zwykłą ludzką ciekawością, opowiadaniami o niezwykłym życiu cudotwórcy Jezusa, pragnie tylko jednego. Chce ujrzeć Jezusa. Nie chce nic więcej. Chce ujrzeć Jezusa. Ale aby w tym tłumie ludzi dostrzec, musi zrobić coś niezwykłego. Człowiek wspina się na drzewo, na sykomorę. Gdybyśmy przenieśli to wydarzenie do współczesności, byłoby chyba to wydarzenie z pierwszych stron gazet i wiadomości telewizyjnych. Bogaty człowiek, posiadający wszystko, wspina się na drzewo po to, aby zobaczyć przychodzącego Jezusa. Ten człowiek musiał pokonać ogromną barierę ludzkiego wstydu. Będą się ze mnie śmiać. Ten człowiek musiał pokonać pewnie wewnętrzny opór, czy to zrobić. A jednak ten wewnętrzny głos, który skłaniał go do tego, aby zobaczyć Jezusa, był większy niż ludzkie kalkulacje. Zacheusz chciał tylko zobaczyć Jezusa. Otrzymał coś więcej. Jezus nie tylko go ujrzał, ale przemówił do niego. Zacheuszu, zejdź wręcz. Bóg daje człowiekowi więcej niż ten prosi. Bóg zaskakuje człowieka. Bóg jest bogaty w miłosierdzie, co przypominamy sobie wielokrotnie w tym jubileuszowym roku miłosierdzia. I Zacheusz tego miłosierdzia doświadczy. Nie tylko zobaczył Jezusa. Jezus przemówił do niego. Jezus, co więcej, przyszedł do jego domu, co było powodem krytyki Jezusa. Jak on może iść do domu zwierzchnika celników? Bóg nie patrzy na ludzkie kalkulacje. Bóg nie patrzy na to, co myśli ktoś inny, ale na to, co jest w sercu człowieka. Jak wielka miłość musiała być w sercu Zacheusza, że to wszystko, co było na zewnątrz, nie odegrało dla niego żadnej roli. Jak wielka jest miłość Boga, naszego Ojca, który człowieka, po ludzku sądząc, grzesznego, obdarowuje tak wielką łaską. Jezus idzie do domu Zacheusza. Zacheusz przyjmuje go do swojego domu, a więc przyjmuje go do tego wszystkiego, co ma. I to spotkanie Jezusa z Zacheuszem było wyjątkowe. To nie była przypadkowa znajomość, przypadkowe spotkanie. To spotkanie odmieniło serce Zacheusza. Co mówi? Chcę wynagrodzić. Chcę swój majątek przekazać tym, którzy potrzebują pomocy. Bracia i siostry, spotkanie z Bogiem nie zamyka się tylko do naszego ludzkiego serca. To spotkanie z Bogiem, ono musi mieć swoje uzewnętrznienie. Ta miłość Boga, która jest w sercu człowieka, nie może być zamknięta. My tą miłością musimy obdarzyć drugiego człowieka.
i miłością konkretną. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Jeżeli w swoim życiu spotkałem Boga, jeżeli Bóg dotknął mojego serca, jeżeli zaprosiłem Boga do mojego domu, to zobowiązuje mnie do konkretnego działania, nie tylko słowem i językiem, bo to jest łatwe. Mam miłować czynem i prawdą. Bracia i siostry, w Chrystusie Panu, trzeba każdemu z nas wspinać się na te drzewa, na te sykomory, które rosną na drodze naszej ziemskiej pielgrzymki. Wielokrotnie po to, aby świadczyć o Jezusie wśród swoich najbliższych, wśród swoich znajomych, w miejscu pracy. Ile razy muszę mieć wiele odwagi? Ile razy muszę rezygnować z wielu moich ludzkich przemyśleń, w jaki sposób ten człowiek do tego podejdzie? Ale jeżeli moje serce jest przepełnione i wzrokiem Jezusa i Jego słowem, to ja tego nie mogę zamknąć dla siebie. Muszę iść i muszę działać. Tą miłością, która będzie obecna w moim życiu, muszę obdarzać drugiego człowieka. Tych, którzy potrzebują mojej pomocy, mojego wsparcia. Samo zobaczenie to za mało. Zatem zobaczenie Jezusa musi iść konkretnie czym. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, dziś, gdy tu w amerykańskiej Częstochowie przywołujemy naszych bliskich zmarłych, pragniemy dziękować za przykład ich wiary. Bo przecież to nasi rodzice byli naszymi pierwszymi wychowawcami wierzy. Oni tą wiarę nam przekazali. Oni uczyli nas znaku Krzyża Świętego, uczyli pierwszej modlitwy, uczyli tego najważniejszego przekazania, przekazania miłości Boga i człowieka. Oni zostawili nam bardzo wiele. Wielokrotnie przy okazji śmierci pojawia się testament. My ten testament odbieramy wielokrotnie tylko w aspekcie materialnym. Ale czy to tylko tyle ci zmarli nam zostawili? Czy od tego testamentu materialnego nie jest ważniejsze coś innego? Czy od tego testamentu materialnego nie jest ważniejszy testament ich serca? Ten testament serca, który powinien wyryć się także głęboko w naszym sercu. Pomyślmy, jakie wartości przekazali nam nasi bliscy. Czy my tymi wartościami żyjemy? Czy my ten ich testament serca przekazujemy następnym pokoleniom, moim dzieciom, moim najbliższym? A może to, co uczyła mnie moja matka czy mój ojciec, jest teraz dla mnie powodem wstydu przed kimś innym? Może boję się tych wartości, które oni mi przekazali? Może boję się
znaku Krzyża Świętego, boję się modlitwy, boję się wartości chrześcijańskich. Czy moje życie jest potwierdzeniem ich testamentu serca, czy też zaprzeczeniem tej miłości, którą oni nas obdarowali? Kiedy dziś za chwilę wyjdziemy na cmentarz, kiedy będziemy modlić się o wieczne szczęście dla nich, trzeba każdemu z nas zrobić także rachunek sumienia. Czy stać mnie na odwagę wiary, jak Zacheusz? Czy stać mnie także na odwagę wiary, aby do końca wypełnić ten testament serca, który przekazali mi moi najbliżsi?